My, jako istoty ludzkie, stawialiśmy czoła różnego rodzaju wyzwaniom, epokom lodowcowym, epidemiom, kłótniom o granice i tak dalej, ale spróbujmy cofnąć się o 400 milionów lat wstecz, do czasów, gdy w naszych oceanach rządziły morskie stworzenia, a na lądach prawie nie było zwierząt. Myślicie, że bylibyście w stanie tam przetrwać? Mówimy o okresie dewońskim. Rozpoczął się około 400 milionów lat temu i trwał naprawdę długo, bo około 60 milionów lat. Jego nazwa pochodzi od hrabstwa Devon w Anglii, gdzie naukowcy po raz pierwszy badali skały z tego okresu. Świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Nasza planeta składała się z trzech kontynentów, gigantycznego superkontynentu Gondwana na południu, mniejszego zwanego Syberią na północy i innego średniej wielkości zwanego Laurencja na wschodzie. Te lądy przemieszczały się i zderzały ze sobą, tworząc wielkie góry. Teraz wyobraź sobie, że twój wehikuł czasu się zepsuł i wylądowałeś w tym starożytnym świecie. Znajdujesz się w miejscu, gdzie Ziemia jest jałowym pustkowiem. Otaczają cię proste rośliny, takie jak mchy i paprocie. To wczesny okres dewoński. Nie było jeszcze drzew, ale mech był wszędzie. I wow, ile tu wody! Około 85% Ziemi było pokryte oceanami w okresie dewonu. Widzisz wokół siebie wiele ciepłych, płytkich, pozbawionych tlenu jezior. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że oddychanie wydaje się nieco trudniejsze. Nie panikuj, to wszystko z powodu niższego poziomu tlenu wytworzącego około 19%. To wciąż wystarczająco dużo, by rozpalić ogień, a uwierz mi, będziesz go potrzebować. Na szczęście nie ma tu ogromnych drapieżników, przed którymi trzeba uciekać, ale prawdopodobnie będziesz musiał dużo pływać. Okej, przynajmniej pogoda jest całkiem ładna, ciepła i stabilna. Jeśli będziesz kontynuować podróż, zauważysz, że Ziemia wydaje się nie mieć końca. To dlatego, że znajdujemy się na Gondwanie, największym superkontynencie ze wszystkich. Ponieważ płyty tektoniczne nie poruszają się zbyt często, w okolicy nie ma prawie żadnych gór, a Ziemia wydaje się płaska. Ale nie całkowicie płaska. Gondwana szczyciła się gigantycznym pasmem górskim, podobnym do Himalajów, które stopniowo się rozpadało, wysyłając osady do oceanu. Osady te dostarczały składników odżywczych, które pomagały w rozwoju życia morskiego. W każdym razie to naprawdę zupełnie inna planeta. Krajobraz wokół ciebie wygląda jak coś z Marsa, gdyby ten miał wodę. Jedyne pytanie brzmi, gdzie jest życie? Oczywiście pod wodą. Nie bez powodu Devon nazywany jest erą ryb. Jednak nie były to tylko ryby. Warunki były idealne dla niektórych wczesnych form życia morskiego, które rozwinęły ważne elementy, takie jak na przykład płuca. Niektóre z nich zyskały nawet zdolność do wychodzenia z wody na ląd na krótkie okresy. Tak więc jeśli zauważysz małe stworzenie, podobne do jaszczurki na wybrzeżu, przypadkiem na nie nie nadepnij, to twój pra-pra-pra-pradziadek. To nie tak, że byłbyś w stanie naprawdę na niego nadepnąć. Pamiętasz stworzenie z memo o ewolucji ze śmieszną głową przypominającą krokodyla? To Tiktaalik. Jak można się domyślić, było to jedno z pierwszych stworzeń łączących życie morskie z lądowym. I choć może wyglądać na przyjaznego, w rzeczywistości ma ciało o długości 2,7 metra i bardzo ostre zęby. I tak, potrafi się czołgać. Więc jeśli zauważysz ogromną jaszczurkę, lepiej znajdź kryjówkę. Zaczniesz widzieć więcej tych tiktaalików i ogólnie czworonożnych zwierząt w środkowym dewonie. Zaryzykujmy jednak na chwilę i zanurkujmy pod wodę. Co my tu mamy? Witamy w Subnautica w wersji ziemskiej. Podczas gdy ląd wygląda bardzo prymitywnie, życie morskie jest niezwykle zróżnicowane. Mamy koralowce, stworzenia podobne do gąbek, lilie morskie, skorupiaki przypominające małże i wiele innych. Oceany są pełne różnych stworzeń, które wyglądają fascynująco i potencjalnie niebezpiecznie. Oto kilka ryb pancernych. I tak, wszystkie są większe od ciebie. Te potężne stworzenia miały potężne szczęki z ostrymi płytkami jako zębami. Na początku chrupały mięczaki, ale z czasem niektóre z nich przekształciły się w potężne potwory jedzące ryby. Osiągały do 10 metrów długości. Największe z nich to ryby z rodzaju Heterosteus. Miały przerażająco wyglądające oczy. Ta nazywa się Titanichthys, z paszczą zawsze gotową, aby cię połknąć. I największa, Dunkleosteus. A oto kilka mniejszych osobników. Są to przodkowie rekinów, ryby chrzęstno-szkieletowe. Miały małe, chrupowate łuski, nieruchome płetwy i ostre zęby. I wreszcie są malutcy przodkowie naszych normalnych, współczesnych stworzeń morskich. Ryby kostne. Są miłe i całkiem nieszkodliwe. Były pokryte łuskami i wyposażone w zwrotne płetwy. Myślę, że można by je przyrządzić.
Pytanie brzmi jak? W okolicy nie ma drzew na opał, przynajmniej do środkowego Devonu. Musiałbyś więc zebrać trochę bardzo suchego mchu i zabrać się do pracy, pocierając o siebie skały. Na szczęście ciepły klimat uchroniłby cię przed zamarznięciem w nocy, ale ponieważ nie ma zbyt wiele rzeczy do spalenia, lepiej byłoby trzymać się surowej diety złożonej z mięczaków i innych wczesnych stawonogów. W tym świecie z podstawową roślinnością na lądzie i ogromnym oceanem wokół, zdobywanie żywności i zasobów byłoby dla ciebie dość trudne. Być może mógłbyś pozostać przy łowieniu ryb lub zbieraniu rzeczy z morza. Ogólnie rzecz biorąc, musiałbyś być naprawdę sprytny, aby funkcjonować wykorzystując niewielką ilość roślin i być może nauczyć się czegoś od stworzeń morskich na temat nawigacji po oceanach. W każdym razie musiałbyś zacząć od zera. Przetrwanie w Devonie byłoby nie lada wyzwaniem. Nasze ciała nie są przystosowane do życia pod wodą lub prosperowania w środowisku zdominowanym przez wczesne życie morskie. Potrzebujesz schronienia. Może mógłbyś spróbować zbudować podstawowy dom wzdłuż brzegu, używając ziemi i mchu. Musisz po prostu stworzyć narzędzia i schronienie, wykorzystując wszelkie zasoby, jakie uda ci się znaleźć. Bądź kreatywny. Przyzwyczaj się też do życia bez ubrań, chyba że wymyślisz sposób na stworzenie sukienki z mchu, muszelek i rybich kości w stylu małej syrenki. No okej, żeby było sprawiedliwiej, powiedzmy, że jesteś bliżej późnego Devonu. Hej, teraz wszystko wygląda lepiej. Pod koniec tej ery pierwsze lasy zaczęły pokrywać naszą ziemię. Mieliśmy rośliny z zarodnikami, liśćmi i korzeniami, a nawet pierwsze rośliny z nasionami. Ziemia powoli nabiera życia, wreszcie można normalnie oddychać. Mamy kilka małych robaków, cztero- i sześcionożnych stworzeń. Zaczęły pojawiać się pierwsze kręgowce lądowe, wczesne czworonogi. To całkiem fajni, bardzo wcześni przodkowie ssaków i ostatecznie ludzi. Chwileczkę, Houston, mamy problem. Gdy rośliny zaczęły przejmować ląd i łamać skały korzeniami, uwolniły tony składników odżywczych do wody i spowodowały reakcję łańcuchową. Morze wypełniło się glonami, chciwe bakterie rozkwitły, a ponieważ w wodach prawie nie było tlenu, około 70-80% gatunków zniknęło. Ups. Ale hej, dobra wiadomość dla ciebie, mniej drapieżników łaknących tlenu w wodzie. Teraz jednak musisz uważać na swoich nowych lądowych sąsiadów. Większość z nich nie jest szkodliwa, ale lepiej mieć się na baczności. Z czasem, gdy w okolicy pojawiło się więcej drzew i roślin, można było wytwarzać przydatne narzędzia, takie jak włócznie, haczyki, wędkarskie i liny. Pod koniec Devonu można było nawet zbudować sobie domek na drzewie. Wyobraź to sobie w świecie, w którym wyrosło drzewo o wysokości 27 metrów. Wygląda więc na to, że byłbyś w stanie przetrwać bez większych problemów. Z tymi wszystkimi roślinnymi opcjami mógłbyś zostać wegetarianinem. I hej, koniec ze swędzącymi ubraniami. Mógłbyś stworzyć coś znacznie wygodniejszego. Po prostu bądź ostrożny i po drodze postaraj się nie zmieniać całej naszej ewolucji. I pamiętaj, że dinozaury są już w drodze. Do tego czasu baw się dobrze.